Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan, jest ze mną Kiksunio. Hej! I gramy razem na Lukasa i Repusa. Dobre. Tak. I bez większego gadania zaczynamy. Tak, może tym razem się uda. Podejście NT, nie liczymy. Zbudowaliście ratusz? No tak, nigdy wybuchł. Tak, jest ratusz, nie wyjebał nas gry, pierwsze sukcesy. Gra działa. Może jeszcze powiecie, jakimi państwami gracie. Ja Turcją. Repus? Jedynym słusznym. Ja nie pamiętam w sumie. Jedynym słusznym państwem, Turcją. Jak klikniesz na budynek, to zawsze budynek to masz pokazany. Ja chyba Austrią gram. Chyba. Ja gram Wenecją. Ej, a wy też macie takiego buga graficznego, jak przejedziecie na dół mapy, że ten... No jest, że te drzewka pokazuje i tak dalej. Na dół jest tak, jest. Ja w ogóle jak pójdziecie sobie na kraniec mapy, znaczy w pewnym momencie widać te wypuklenia na czarnym, więc nie wiem jak... Znaczy ten, ja nie mam wiem, tak, takie dole, coś, więc... co mi się rozmazuje. Kraniec mapy, nie wiem, ja widzę gdzie kto ma budynek, znaczy takie czarne wypuklenia są, bo na przykład widzę gdzie są drzewa, więc... Nie, to ja czegoś takiego nie mam. No ja widzę też tam jakieś budynki. Taki protip. Mhm. Z 8. To Kiksun, jak poznajesz ten... Ej, bo budynka to powiedz mi gdzie jest Repus. Repus mówi, że jest na środku, ja wiem, że ktoś jest pode mną mocno. Gdzie jest Repus? Jezu, Repus już ma najwięcej punktów, to jest niemożliwe. No, trzeba się od Wotana grać. No. Zagrałem z nim raz, przegrałem się na boty. Ale były emocje. Dobra, to wiem, że tu jest bezpiecznie. Ja mam taką zajebistą pozycję. Nie, farmę chujowo postawiłem i w las się wbiła. A wiecie, że można na lesie budować budynki, tylko wtedy drzewa znikają? Tak. O, tego nie wiedziałem. Można, można. Tak już wiesz. Dawać chłopów, muszą na farmę iść. Tam wystawiam ich na kamień. Kamień. Chyba za dużo do kamienia. No, wreszcie. O, zobaczę jak tam pójdzie teraz. Ja pójdę na tego jasno-zielonego. No. To jestem ja przecież. Dobry sojusznik nie jest zły. No i co z tego? Damy właśnie radę, mis... Repus, damy powinieneś, radę. Powinieneś się bronić przede mną. Właśnie, ty co ty masz Brandy Fire? Boże, co ty już masz? Ja? Ćwiczył cały dzień. Co, ty z Wotanem grałem i po prostu patrzyłem co on robi. Serio? No. Myślisz, że ja tam grałem na tego bota? Myślisz, dlaczego przegraliście? Ja mu mówię, weź tu rozwal, trudny bot ma przeciwko sobie, rozwal go szybko, dasz radę. Ja pierdolę, coś mi się odklikało jakieś... Wszystkie settlersy mi się zaznaczyły. To trochę lipa. No i teraz muszę ich od nowa przydzielać. To jest najgorsze. No nie, żarcia mi zaczyna brakować, olać to drewno. Dobrze. A, tylko dwóch pracuje w złocie. Ups. A w ogóle mi budynki przestały robić, o co chodzi? Oni się czasami zacinają, wiesz? I co, muszę wtedy co zrobić? A, nie, nowa. Nie, u mnie cały czas widzę, że robią. A czemu mi się tu nie robią settlersi? A za mnie skończoność robić przestali się robić, a w sumie surowców może nie ma. Jak ci się przestali robić, to prawdopodobnie żywności nie masz. Mam 400 żywności. Dobra, wyszle więcej do ludzi do żywności, więc... No w sumie może racja. Dobra, pieprzyć drewno, panowie. Może być ciężko pieprzyć drewno. No wiesz, nie w sumie bez powodu z dendrofilia. Deski jakoś się da. Repusie mi, co ja mam robić w tej grze, skoro jesteś takim mistrzem? Napierdol Wotanowi. No toper mi przestaje robić tych żołnierzy, no. Żywność. No to kontrol, klikasz na jednostki, robi ci się nieskończoność. No ale wiesz, no skoro ten... No to nie, mówię o to, że nie produkuje mi nowych, tak? Z a masz żywność? Ile masz żywności? 230 teraz. A to możliwe trochę. No tak, możliwe, że uznajesz, że masz za mało i ci już nie zrobi. Ja też tak miałem 400 żywności i nic nie robiło. Trochę wystawiłem więcej ludu do żywności i jest lepiej. Jeszcze może do tej kopalni? Dobra, dwóch. Wolnych jest 5. Więcej do żywności, tak? No Repus goniecie w punktach, ale Kiksunia wybił przy nas. O Jezu, co ja zrobiłem? A, akademię.
Ja zbuduję... Zbuduję mur i nie przyjdziecie. Poczekamy na działo. Spokojnie wy... Lukas ci wyśle uchodźców. Bo tylko to mam. Boże, ale to nie będę wysyłał teraz, skoro tu jest akademia, to nie będę wysyłał tutaj osadników. Tych robotników, chłopów. A wiecie, że jakoś chłopi u Rosjan nazywają się inaczej? Tak, niewolnicy. Znaczy nie, bo to nie są chłopi, a tam gdzieś inaczej się nazywają, ale po prostu tak z ciekawostką, mówiąc ciekawościowo. Ja to nie wiem, jakoś też nie ale interesowałem też... się tym. Zresztą jak to tworzy ukraińskie studio, no to nie dziwmy się. Drewno, co to za po drewno lecicie? Boże, jak to się... Nie rób mi niczego. Pepus, bo to źli ludzie idą. To ci przyszedł, co pitnierzy moskiewscy, kurwa, lecisz na nie. Ja pierdolę, kurwa, jak to rozegrał. Ale to jest najlepsze, postaw strażników. Naprawdę? No tak. A to jest królewskie. Co? Że eksplodowało ci? No. Znaczy ja to zrobiłem, bum bum. A, bo zajął i bumbował. A to jest chujowe. Już wiem, kto jest na południu ode mnie. To już wiem przeciwko komu. Bo teraz chuja robisz, tylko idziesz i zniszczysz mi budynki. Nie, jak masz ludzi, to nie mogę ci ich niszczyć. Jak masz wojsko. Znaczy, zajmować możesz, wiem co, Lukas, to tuszę i kopalnię i ten. No przecież byliby w środku ludzie, no to jak mnie je zniszczą? Nie, jak masz tych. Palisady. Strażniku, bierzesz strażnika, masz tam opcję. Właśnie tam, jak to było kurwa, bo ja mam po angielsku. No za garnizon rób. I stawiasz. A, to jest ten. Zostaw tych turystów, Repus, no. Przyszli zobaczyć swoją Austrię, no. O, że na co dzień oni widzą Austrię. Mam 2500 jedzenia i chuja, i co no, to permis stopuje produkcję. No przydałoby się zrobić oficerów. Bo to wykorzystuje także coś innego tam. Nie tylko żarcie. Muszę też jeszcze złoto, iron. Ale irona mam 3000, 4000. Iron man. Dobra. Powiem ci, Luka, że to, co chciałem, zdobyłem. Innego twojego chłopa. Bo najważniejsi byli chłopi, chociaż do tego no. Zostawmy. Nie, mi chodzi o innego chłopa. Będę mógł teraz jego, tego, budynki budować. I co zrozumiałeś, złotanym to jest dobra strategia. Ja tylko przyszedłem sprawdzić, co tam Repus robi na południu. Szukam przyjaciół. Nie masz przyjaciół, wybacz. Nie, my w kurwę, to co? No to jak się odsunę. Mi jakoś obraz skacze, zdenerwujące. I non-topper mi przestaje budować ludzi, pierdolę to. Wrzucam po pięciu. No czasami też jest tak, bo na przykład jak robisz raz oficera i dobosza, to pokazuje jedynka, nawet ci nie robi, znaczy tak. Mówię. Tutaj. No tak cicho. Myślimy, co zrobimy. I tak nie wygracie ze mną. Spoko. Aure, żartowałem z Botanem. I co, chłopie? Dlaczego? Zbierałem na coś drewno i zapomniałem na co. Ej, ci chłopi nic mi nie robią, co jest? Ej, nie no, serio, tak? Zbierałem na coś drewno i nie pamiętam na co, pomocy. Nie, weź coś na sklerozę, no. Śmiesznie wygląda ten kościół. A już wiem, na co zbierałem. No i chuj, teraz złota mi brakuje. A tu mam bardzo fajnie z surowcami. Dużo złota jak Wenecja. A w cywilizacji to przeważnie ma złoto. Więc ja na złoto nie mogę narzekać. O, kurde. Myślę, co teraz zrobić. Poddaj się, nie ma ze mną szans. Ugryź się. No, żywno mi się ładnie teraz robi żywność.
Ja też czasami przestają coś robić ci chłopi. A to chłopi za co chwilę się zaczynają. No tak właśnie widzę. No, wkurczające to jest. Bardzo. Na przykład... Hej, niewolnicy, róbcie! Kurde, nie bez powodu was rekrutuję, żebyście odpierdalali się. Idą do kopalni. Już myślałem, że sobie robią wycieczkę krajoznawczą. O, jest to, co chciałem. I co, mogę gdziekolwiek postawić, tak? A co gdziekolwiek? Tych ludzi, co tam są do nie pamiętam jeszcze czego, co ja chciałem zrobić, już nie pamiętam, nieważne. O, widzę jakiś czerwony punkcik u ciebie, Lukas? No wiem, widzę. Ja wszędzie widzę czerwony. Nie dacie mi tutaj cichaczem podejść dwoma ludźmi. Cichaczo, to ja ci mogę puścić. Mówi, że aż poczuję tutaj. O, idą, nie dadzą mi zabrać chłopa. Widać, że żarty są na poziomie dorosłych ludzi. Lukas, ja tylko z jednego chłopa chcę zabrać. Nie. Daj mi go. Jezu, to są turyści, Lukas, zostaw ich. Oni przyszli zwiedzić Turcję. Jezus. 10 wolnych chłopów? Jak to jest możliwe? Widzi, rozstawił dobrze, brawo. Kompa da się tak łatwo wymanewrować. Ale ciebie już nie. Go jeszcze łatwiej. Nie. Właśnie, nie wiem czy się bawicie w ogóle marketem. Nie. No, bo market jest tak trochę przydatny, powiem. Na przykład nie. Na zdobywanie surowców. No, na surowców to tak, no wiesz, że jest przydatny, no ale się nie bawię nim. Ja się lubię bawić, żeby kurwa mać, sobie. Znowu. O, i już mogę mieć to. Nie, no to strasznie głupie, bo jesteś pewien, że coś ci się robi, coś ci się rozwija, ale nie rozwija ci się i się nie robi, bo po prostu gra się zacięła, ta. Klikaj dwa razy też do budowy, nie raz. Bo oni zarazem czasami, wiesz, przestają nic robić, a jak dwa razy klikniesz, to przeważnie to robią. Albo różni mi się gdzieś na bok i klikniesz raz, dwa razy. Ja tak przynajmniej mam. Bardzo ciekawe, mogę budować stocznie. No ja też, tylko że nie ma wody, to nikt nie zbudowuje. No, jak sprawić, żeby ten kolej z memnem układał mi ten... Musisz mieć formację. Oficera. Mam oficera. I masz gościa kogoś... i masz ile ludzi? Musisz mieć 36, tak chyba założę. Wystarczająco, ale nie robi mi całej kompanii, całej drużyny, tylko robi tych ludzi, oficerów na przykład. Nie no, masz jednego oficera, no i bierzesz sobie pikinierów 36, co nie? Chcesz mieć inną ekipę, to sobie bierz inny jedno. Ale jak to kliknąć? Ja mam klikniętych oficerów i jak? No i masz tam na bok takie pokazane formacje. Tak, mam. Ale to robi klikasz tylko, na to? To tylko samych oficerów mi robi. A nie, dobra, mam opcję. Boże. Ale weź pierdol. Nie, my tu gramy. Wiesz co, nic to się nie tak było. Trochę mogę szykować. Ja nie wiem, jak w to się gra. Ja też nie. I kurwa, jak teraz wyłączyć tą formację? Nie wiem, też tak. Nie da się. Znaczy, możesz zmienić formację, bo masz trzy. Masz taką linię, która jest podpowiąże dobra na muszkieterów. Dobra, rozwiązałem skład, bo patrzę, kliknąłem i robi mi się kółko z kreską. Tak moja formacja wyglądała. Cała formacja, kółko z kreską. Dobra, to wyróbcie to. Zróbmy księży, którzy będą leczyli. King's Musketer, chyba to wezmę. Lescy? Nie wiem. No drodzy, i długo się robią. Ale spuszczą ci dobry wpierdol. Ja wolę iść na ilość. Jak Sowieci. Myślałem, że buduję dwie stajnie. Okej. Okay. Kiksunio. Co? Pierdol. Gdzie wpierdol? Broni się? Ja mam wojsko. Dobra. I nie tylko. Dobra. Słyszę armaty. To nie armaty, to muszkiety. Aha, okej. Okay. Pieprzać. To za dwóch chłopów idzie? Od ciebie? Tak. Dobra. Dziem. Ja ich tam głównie na rzeź posłałem. Po co? Dziab. Kurwo.
czegoś ty się spodziewał? Niczego, mówię, że ich na śmierć odesłałem. A, na śmierć. Teraz nie wiem, którzy gdzie służyli, Boże. Drewnie nikt nie służy, no to na drewno lecicie, panowie. 52 wolnych, Boże, to za dużo. Chłopów? No! Weź tu użyj. Znaczy, bo byli tym, przeważnie na... Musiałem odesłać od Repusa, bo tak przychodzi, więc... Taki pain attack zrobiłem, po prostu. Trochę mi poniższość formacji, to się mi nie podoba. Ja pierdzielę, chciałem mur zbudować. I mi grę ścięło. No tak zawsze jest. Ale że kompletnie. Ale już nie działa ci teraz? Nie mogę nic kliknąć. O Boże. Nie, mów. Nie buduj ani, za dużego muru od razu. Ani przesunąć ekranu. O, kiedyś nie atakujemy. Tak, nie, no, muszę osobę informację. No tak, mogę ci screena podesłać. Ale to kurde, to za duży mur zbudowałeś, co nie? Wcale nie chciałem otoczyć mapy. No to właśnie, tak się nie robi, ja po prostu cię gra na pewno skraszuje od razu. No kurde, to niech zrobił lepszą grę, a nie. Ja pierdolę. Mogę obtaczać sobie ten świata. A Trump może, a ja nie, czemu? Trump obtacza tylko jedną. Jezu, za dużo robię chłopów teraz. Dobra, koniec robienia chłopów. Kurwa, moment, ja to mogę kliknąć z nadzieją, że mi zadziała. Dziś od wyłączenia komputera. Boże. Ja tu nic jest? Nie zrobię już. Ja no też, to już jestem pozamiatany. To są kozacy. 17-minutowy odcinek, no. Panowie, weźcie, 40 minut, graj mi to był 15 minut jeszcze pokoju, weźcie. Dzisiaj sobie multika pograć. A co ty tam pierdzielisz, kuźwa, kiksunia, mi się gra spierdoliła, a ty myślisz, że tyś fajny. Gdzie umiesz grać? No wiesz, przynajmniej wiemy, żeby nie budować tak w kij dużych murów, jak Trump. Dobra, to jak już kończę. Do tych no dwóch ludzi, czekaj, gdzie tych dwóch ludzi wysłałem? A, tu są ci dwóch ludzi, bo chciałem zrobić... Teraz nie można zobaczyć tego, końcówki, jakiegoś podsumowania czy coś. No nie ma nic tutaj. Nie ma nic, żadnych wielkich ataków. Chociaż już najemnicy byli gotowi. Wiesz, ja kozakami wjechałem. Ja zrobiłem grenadierów, bo zawsze ich lubię. Nie, kurwa, to, że muszę pamiętać o tym, żeby co 5 jednostek muszę puszczać do budowy. To jest chujowe. Dobra. No, jak ma być jakieś podsumowanie, bo to jeszcze zrobię jednego oficera, bo mam pełną liczbę muszkieterów. A jest już jeden, dobra. Irepus, nie odcięło ci gry? Co? Nie odcięło ci gry? No i wyszedłem nawet. Czekając 3-4 minuty, aż mi się odetnie i uznałem, że tutaj nie ma co. Powiem ci naprawdę, jak budujesz mury, to buduj po trochę. Teraz mi to mówisz. To było mówione nawet na początku gry. Nie. Znaczy, nie. Takie były założenia, żeby nie budować długich murów, sam Wotan chyba też mówił. Nie, nikt nic nie mówił. No ja na odcinku mówiłem na pewno, że wiesz, że mi tak kilka razy się ścięło grę. Znaczy ja też i jak teraz buduję. Nie, no, na singlu. Na singlu też mi czasem ścinało grę, więc... Przecież nie oglądałem do tego. No. Widzę no to... wojska. Tu widzę. Dobra, to jakiś... Może zrobię atak co, na Repusa. Co, to odcinek, co nie? No raczej, bo mnie już nie ma, bo wyszedłem. Nie no, też. No to dzięki wielkie za oglądanie, no, zobaczymy się pewnie kolejnym razem, jak już będzie wszystko działało. I dzięki, no na razie, pa. No, pa. I nigdy nie będziecie długich murach jak tam. Pa!